Witam Was serdecznie w nowym filmiku na kanale The Crazy Pro Team w ten cudowny, wigilijny wieczór. Mam tutaj cały taki stafik drobnych rzeczy ze sklepu fajerwerkyshop.pl. No i sobie właśnie zrobimy takie wigilijne strzelanko, wigilijny teścik pierdółek. Tutaj taka jeszcze informacja dla Was, Fajerwerki Shop w ostatnim terminie, w jakim wysyła paczki z gwarancją dotarcia przed Sylwestrem, no to jest 26 grudnia. Później już oczywiście sklep najprawdopodobniej nie będzie przyjmował zamówień. No a zresztą już mało kto by chciał chyba ryzykować, że paczka na Sylwestra nie przyjdzie, tylko na przykład na 2 stycznia, no to byłaby tragedia. Więc jeżeli chcecie zamawiać jeszcze fajerwerki w dobrych cenach, no to zapraszam serdecznie na Fajerwerki Shop z kodem TCPT minus 15% na cały asortyment. No i dobra, może jeszcze zaczniemy od wigilijnej klasyki klasyków, a mianowicie życzeń świątecznych. Więc ja Wam życzę przede wszystkim bezpiecznego i wystrzałowego Sylwestra. No i żeby pirotechnika była tańsza, no a przynajmniej nie była droższa, albo żebyśmy lepiej zarabiali. Tak mi się wydaje, że chyba to są najlepsze życzenia, jakie mogę Wam wszystkim złożyć. No i żeby każdemu po prostu wiodło się jak tylko najlepiej może. No i po takich prostych, krótkich życzeniach lecimy z prezentacją produktów po kolei. Więc na początku mam tutaj stroboskopy, Strobokop od Vulkana. Jest to w sumie nie taka całkiem tania pierdółka, ale w tej cenie 9 zł, bo tyle kosztują bez kodu rabatowego, mamy 10 stroboskopów, które też są takie niecałkiem malutkie. Zobaczymy jak z długością ich trwania i z mocą, więc tutaj chyba nie ma co więcej gadać. Może jedynie co to Wam jeszcze NEC pokażę, a mianowicie NEC to 10 gramów, czyli 1 gram na stroboskopik. Dalej mamy bardzo tanią rzecz, która może się okazać bardzo fajna, a mianowicie Vulkany Crackstaff od Mad Doga, gdzie za 3 takie fontanny musimy zapłacić jedynie 6,90 zł, a fontanna każda trwa ponad minutę, więc naprawdę to może być ciekawy produkt. No i dobrze, kolejnym produktem mamy Luftheuler Rot od Funke. No i to jest taki trochę luksusowa pierdółka, zabaweczka, bo mamy tutaj 10 sztuk piszczałek za cenę około 8 zł, więc w sumie też nie jest jakaś bardzo wysoka. Gdzieś taka jedna piszczałka kosztuje co jeden stroboskop, no co kto lubi. Zobaczymy jak z mocą tego pisku. Jest jeszcze wersja zielona, ale niestety jej tutaj nie mam. Kolejnym produktem, który sobie przetestujemy, ale gdzieś zgubiłem od niego opakowanie, to są neonowe zimne ognie. Odpalimy sobie zielonego, czerwonego, zobaczymy czy jakoś widać różnicę od zwykłych zimnych ognie, bo gdzieś tutaj mam w tym swoim bałaganie zwykłe zimne ognie, no to sobie je znajdę za chwilę i sobie też jednego odpalimy. 2,50 zł. Dalej mamy Magic Grip od Vulkana i to jest druga najdroższa rzecz w dzisiaj testowanych rzeczy, ponieważ Magic Whipy kosztują aż 11 zł za paczkę, ale mam tutaj też aż 10 takich cracklingowych sznurów, więc nie jest to mała ilość. No i zresztą, jak widzicie, są dosyć duże. No i ostatnim produktem, który już nie jest taką tanią pierdółką, ale uważam, że jest bardzo opłacalny, są to rzymskie ognie Magic Shots 10 Ball, Night 10 Balls od Triplexa. Za 16 zł bez żadnego kodu mamy 12 sztuk 10-ostrzałowych rzymskich ogni. Naprawdę wydaje mi się, że jest to świetna cena jak na te czasy. Wiadomo, że kiedyś te rzymiaczki to kosztowały około dyszki, no a teraz są dużo droższe, ale za tą cenę, jeszcze z jakimś kodzikiem właśnie za 14 zł, to uważam, że naprawdę się opłaca. No i mam tutaj wszystko tak jak widzicie. No i w sumie chyba nie ma co przedłużać. Ja Was zapraszam do zobaczenia jak który produkcik wypada i co się najbardziej z tych pierdółek opłaca. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że do testu wybierałem same te najlepsze rzeczy, które według mnie się najbardziej opłacają, więc myślę, że generalnie praktycznie każdą z tych rzeczy tutaj przedstawionych będę mógł Wam śmiało polecić. No ale za chwilę się to jeszcze w teście okaże, czy coś nie jest słabe. No i dobra, jak widzicie, Wigilia przywitała nas bardzo mocnymi odwilżami. Jest w momencie jakieś chyba 6-7 stopni na plusie. Naprawdę jest cieplutko, przyjemnie, no ale niestety jest błoto, jest mokro, a śniegu nie ma praktycznie wcale. No i zaczynamy sobie może teścik od strobokopów. No i w sumie to, że nie ma śniegu, jest taką zaletą, że jak będziemy testować stroboskopy, no to lepiej pokażą swoją moc. Dobra, odpalamy najpierw jednego, a najwyżej później dopalimy do niego kolejnego w czasie jego działania, żeby sobie dwa naraz poświeciły przez chwilę. No i okej, pokaż mały nacisk, na co cię stać. Niecała złotóweczka taki. Aha.
Coś tam się błyska, ale nie bardzo chce. Nie wiem, czy widzicie to, jak się tam żarzy. Jakiś taki niefortunny ten stroboskop się nam trafił. No nic, ja zaraz przy nim odpalę drugiego, no i po prostu zobaczymy, co z tego wyjdzie. Szczerze mówiąc, jest to chyba jakiś błąd produkcji, ponieważ ten stroboskop jest praktycznie cały pusty. Połowa już kartoniku się w nim spaliła, a on nadal nie świeci. No nic, odpalimy przy nim drugiego i zobaczymy, czy coś tam jeszcze się odpali, ten drugi. Dokładnie, ten działa w sposób oczekiwany. No i zobaczmy, jak rozświetla okolice. No powiem wam, nie jest jakoś bardzo, bardzo mocny. Trwa już kilka sekund. No taka zabaweczka. Aczkolwiek cena też nie jest jakaś bardzo niska. No myślałem, że będą troszkę mocniejsze, no po prostu nie jest to wybitnie mocne. Tamten drugi faktycznie się nie odpalił, po prostu to był taki, nie wiem, można powiedzieć fail, nie wypał. Okej, kolejną rzeczą będzie fontanna Krakstaw od Mad Doga. No i jeszcze zrobiłem taki tutaj eksperymencik z tymi piszczałkami od Funke. Zobaczcie, zobaczymy, czy poleci w górę, jak dorobiłem do niej kijeczek z wykałaczki. Jestem bardzo ciekawy, bo wiem, że po ziemi te piszczałki bardzo lubią sobie latać. Okej, odpalamy i sprawdzamy. Fontanna za 2 zł. Kraking jest dosyć głośny. No, nie spodziewałem się, że ta fontanna będzie tak głośna. Jest bardzo jasna do tego. Patrzcie, jak ładnie rozświetla. Dodatkowo te iskierki mają taki biały efekt. No i trwa już prawie minutę. No, najbardziej mnie szokuje to, jak ona jest głośna. Naprawdę jest jak karabinek petard. Wow, zaczęła sobie skakać. No i też kolejnym plusikiem jest to, że jest samoutylizująca się, no bo spala się totalnie, całkowicie. Jak widzicie, nie zostało po niej kompletnie nic. No i to, co powiedziałem, że to nie wydawało mi się, że ona jest taka głośna, tylko faktycznie, patrzcie, w miejscu, gdzie była fontanna, jest mały kraterek, jest strefa porozrywanej ziemi. Tu, gdzie poleciał kawałek z tej fontanny, tak samo się zrobił kraterek w ziemi. No, naprawdę ciekawa sprawa, a fontanna jak za 2 złote, no, wypadła mega dobrze. Także myślę, że jest to normalnie must have tego roku, jeżeli ktoś jeszcze coś będzie zamawiał, za tą cenę są niesamowicie dobre. Okej, teraz bierzemy sobie tutaj te 3 zimne ognie nasze. Proszę bardzo, i zobaczymy, czy te neonowe zimne ognie od Pyromaxa czymś się różnią od zwykłych zimnych ogni. To zdecydowanie musimy odpalić sobie zapalniczką żarową. Tu mamy zwykłego rzemiaczka, boże, rzemiaczka, zimnego ognia, i może od niego odpalimy te inne. Proszę bardzo. No, jest tak jasne, że nic nie widać. No i szczerze mówiąc, nie widzę kompletnie żadnej różnicy pomiędzy jednymi i drugimi. I to, że to są neonowe zimne ognie, to chyba chodzi tylko i wyłącznie o ich kolor. Może na tym trybie kamera coś zobaczy. No nie, no po prostu nie ma kompletnie żadnej różnicy. Więc to jest tylko taki chwyt marketingowy. Są po prostu kolorowe i nic więcej. Ale bardzo wolno się palą. Chociaż tego w sumie od Hestii pierwszego odpaliłem, więc w sumie na raczej to są najzwyklejsze zimne ognie, bez żadnych jakichś specjalnych tutaj zalet. Dobra, to jednego krak, to już nie są kraksawy, tylko Magic Whipy. Odpalimy sobie po prostu go na ziemi. Będzie też fajnym porównaniem głośności do tej tamtej fontanny. Odpalamy. I faktycznie Magic Whip
jest nieco cichszy, no ale też jest o wiele krótszy, ale za to troszkę bardziej intensywny. No i teraz tego drugiego Magic Whipa powiesimy sobie tak, jak powinno być, bo one są specjalnie do tego przystosowane, żeby wieszać je na gałązkach. Więc proszę bardzo, tutaj mamy takiego krzaka właśnie z kolcami, może na tym będzie ok, bo taka cienka gałązka to... O, i się urwało. To chcę, żeby weszło w miarę głęboko. No nie jest, jak spadnie, to spadnie. Nic się nie stanie takiego. I odpalamy, więc tutaj fajna rzecz, że można... No, nie huśtaj się. Jezu. No, huśtający się ląd to... No i zdecydowanie polecam Wam odpalenie ich w ten sposób. Nie dość, że efekt jest o wiele głośniejszy, to dodatkowo jest jeszcze taki fajny efekt jakby wodospadu z cracklingu. Bardzo fajna sprawa. Dobra, to może przed tymi piszczałkami odpalimy sobie ostatni, przedostatni produkt, a mianowicie rzemiaczka od Triplexa. Proszę bardzo. Wziąłem jednego, no bo stwierdziłem, że szkoda po prostu, nie szkoda. Ten odcinek był przed mega długi, a też nie ma co Was zanudzać takimi pierdółkami, dlatego też to wszystko robimy w jednym odcinku. I proszę bardzo, rzemiaczek, aczkolwiek nie polecam trzymania ich w rękach, a jak już to trzymać tak, żeby drugi koniec nie był w Waszą stronę skierowany, bo czasami może się zdarzyć, że wystrzeli on swoje wszystkie strzały z drugiej strony naraz. Nie zdarza się to wcale tak rzadko. Ładna kolorowa kulka i dodatkowo mocny błysk cracklingu, dosyć głośny. Patrzcie, o, zgasł. No niestety już koniec, no bo nie są zbyt długie te rzemiaczki, ale są bardzo fajne, warte swojej ceny. No i jeszcze ten strzał jest dodatkowy, bardzo fajnym plusem. Naprawdę uwielbiam rzemiaki, które mają ten efekt, bo jak się na przykład zrobi takiego minigana z pięciu takich czy coś w tym stylu, no to już naprawdę jest mega wrażenie. Dużo tego cracklingu wybucha naraz w powietrzu. Myślę, że mega sprawa. No i dobra, mamy tutaj nasz ostatni produkt. Piszczałki od Funke za 8 ziko. No i jedno po prostu wkładamy do ziemi, albo w sumie damy ją tak, żeby sobie polatała po ogrodzie. Proszę bardzo, jestem pewien, że polata, ale no nie polecam Wam tego robić, bo może w Waszą stronę polecieć, ja daleko ucieknę i miejmy nadzieję, że we mnie nie poleci. Bardzo, bardzo głośny pisk. Jak widzicie, poleciała, aczkolwiek na moje... No i niestety na moje nieszczęście w tym momencie skończyła się karta SD, a raczej miejsce na karcie SD. O czymś nie kapnąłem i normalnie jeszcze chyba z 3-4 minuty odcinka Wam nagrałem, znaczy myślałem, że nagrywam, a po prostu gadałem do kamery, która nie nagrywała. Muszę zdecydowanie jakąś większą kartę SD przed Sylwestrem sobie jeszcze zakupić. No i też jakbyście byli ciekawi z tego eksperymentu, z wykładaczką to idealnie do góry prosiuteńko poleciała sobie ta piszczałka z wykładaczką, jak jakaś mała rakietka. No i efekt był bardzo fajny, no bo ten pisk się tu go utrzymywał. No i dobra, więc szybkie podsumowanie tych wszystkich rzeczy, które sobie dzisiaj odpaliliśmy. Zdecydowanie chyba najlepszym produktem są tutaj fontanny Krakstaw od Mad Doga. Za 6 zł mamy 3 fontanny, które trwają grubo ponad minutę, są głośne, dosyć intensywny crackling. Jeszcze nie zostają po nich śmieci. No same zalety, naprawdę za 6 ziko mega mogę Wam je polecić. Na drugim miejscu ex aequo są rzemiaczki, no i Magic Whipy. Aczkolwiek myślę, że większości osób wydaje się, że Magic Shoty, czyli rzemiaki, są bardziej opłacalne. No i się z tym mogę zgodzić, no bo efektowne są zdecydowanie bardziej. No ale Magic Whipy to też jest ciekawy produkt, fajny, gęsty crackling. Jak się gdzieś powiesi, no to jest fajny efekt właśnie takiego wodospadu cracklingu. Piszczałki zajmują trzecie miejsce, no bo w sumie są dosyć drogie, ale no to Funke, ale pisk ma za to bardzo drogi. Tylko że jak nie pokombinujemy, no to w sumie nic takiego
specjalnego. No i na ostatnim miejscu, też ex aequo, mamy strobokopy, no i no, nowe zimne ognie. Niestety strobokopy okazały się naprawdę niezbyt mocne. Jedną ich zaletą to jest to, że jest ich dosyć dużo w paczce, bo aż 10 sztuk. No ale ja tak jak mówiłem, świecą dosyć słabo, nie rozświetlają zbytnio okolicy. A neonowe zimne ognie, no to w sumie to są najzwyklejsze zimne ognie, jak widzieliście na tym filmiku. Jedyne czym się różnią, no to tym, że mają po prostu swój taki kolorek, ale to nie efektu, tylko po prostu są kolorowe i nic więcej. No i liczyłem, że chociaż troszkę będzie na przykład bardziej zielony albo czerwony ten efekt świecenia się tego zimnego ognia, no ale niestety. Więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się taki luźny, wigilijny odcineczek dosyć spodobał. Widzimy się już wkrótce w kolejnych materiałach i do zobaczyska niebawem.